Przechodzimy do kolejnego druku, druk numer 179 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej szkoły infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w dzielnicy na rok 2013 rok. Kwoty wysokości 73 100 przyznano zarządzeniem numer 2504/2012 prezydenta miasta Krakowa z dnia 11 września 2012 roku na realizację zadania powierzonego zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej szkoły infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dzielnicy na rok 2013 przeznacza się na zadanie pod nazwą remont boiska przy szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 144 w Krakowie. Proszę Państwa, zmniejszenie kwoty o 12 900 zł. Tak jak Rada na początku ustaliła, że naszym zamierzeniem jest, żeby pod każdą szkołą było wojsko, no staramy się to realizować. Udało się w tym roku, pierwszy rok to była szkoła gimnazjum, drugi rok to jest szkoła 126, następna 144 i zostanie nam szkoła 85. Mam nadzieję, że na końcu naszej kadencji wszystkie szkoły będą miały normalne wojska. Tu już wcześniej udzieliłem informacji, nie wiem, czy wystarczy ta kwota, natomiast mam nadzieję, pan Kowal wywiązał się tutaj z obietnicy ostatnio i mam nadzieję, że i w tym momencie nas wesprze, gdyby brakowało środków. Proszę o opinię komisje merytoryczne, czy komisja sportu? Jednogłośnie za. Czy komisja budżetowa? Tak, jednogłośnie za. Infrastruktury? Jednogłośnie za. Rewizyjna? Jednogłośnie za. Kultury? Nie opiniowała. Edukacji? Jednogłośnie za. Praworządności? Nie opiniowała. Dziękuję bardzo. Zatem proszę Państwa radnych o wpisywanie się na listę, gdyby chcieli Państwa zabrać głos. Nie, czy jest zresztą na pan? Bardzo się cieszę, że faktycznie ten relikt w przyszłości w postaci wojsk 30-letnich już powoli chodzi do przyszłości powoli, tak jak mówię, bo na 40 blisko. Tak? Mam nadzieję, że kiedy będzie nam przyjemno opowiedzieć, jak te wojska faktycznie wyglądały i jaką przeszkodę stanowiły w realizacji sporowania, uprawianiu sportu. Cieszę się z tego powodu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Proszę o przyjęcie uchwały druku numer 179 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, pracy remontowych, osiedlowej, szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dzielnicy na rok 2013. Kto jest za? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 Mieściowice podjęła uchwałę nr 21/189/2012 w sprawie zadań powierzonych.